Piotr Przepiórka przed występem na gali Babylon MMA 14. To może zacznę od tego, jak forma, bo tak patrzyłem na ważeniu, to właśnie, z ważeniem jakieś kłopoty były? Znaczy nie, tam... Ze zbijaniem wagi oczywiście, z ważeniem. Jakie mogłeś kłopoty z ważeniem, ze zbijaniem wagi? Nie, 77 kg zrobiłem bez problemu. Na co dzień ważę tak około 82-83 kg. Także, no mówię, poprzednia walka, catchweight 75. Wcześniej próbowałem w kategorii lekkiej do 70 kg. Także no to 77, mówię, zrobione bez problemu. Pojedynek, którym no, wszyscy oczekują, no, ja wiem, czy oczekują, ale spodziewają się, jak zwykle, zresztą tego, że tutaj zapaśnik doświadczony i z wielkim bagażem zebrany właśnie gdzieś tam na matach zapaśniczych, będzie próbował w tej płaszczyźnie zdominować swojego rywala. Tak będzie? Wiesz co, no zobaczymy. No, zależy na ile Kuba właśnie da mi pokazać moje zapasy, na ile będę musiał próbować właśnie jakichś tam innych sztuczek, technik, które cały czas się szkole uczę. No mówię, to jest walka. No, Kuba też jest bardzo dobrym strzykowiczem, a mimo wszystko dużo wygranych ma przed czasem w parterze. Także no mówię, to jest MMA i tutaj tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. Wspomniałeś o tym, że... Wydarzyć się może wszystko. W twoich walkach różnie ci bywało, to różnie ci się na Babilonie układało. Tak jak do tej pory oceniasz swoje starty w tej organizacji, no to właśnie, jakie oceniasz? Znaczy co, no zacznę może od początku, tak? Walka z Adamem Biegańskim, kategoria jeszcze wyższa, 84 kilo. Do tej walki też schodziłem do tego limitu 84, bo ważyłem troszeczkę więcej. No ale tak naprawdę ta walka i warunki fizyczne Adama pokazały mi, że no, nie mogę w tej kategorii jednak rywalizować, jestem troszeczkę za niski, za krótkie ręce mam. No ja na drugi dzień ważyłem 85 kilo, Adam ważył grubo ponad 90, myślę 5 też. Także no gdzieś tam podczas walki w trzeciej rundzie odczuwałem tą różnicę. W drugiej rundzie, przepraszam już. No kolejna walka z Łukaszem Rajewskim, z kolei limit 70 kilo. Pierwsza runda myślę, że była w porządku, druga runda troszeczkę gorsza, ale też w porządku, natomiast w trzeciej rundzie już nie miałem naprawdę tego prądu i już po tej walce wiedziałem, że no, ten limit 70 kilo to już będzie taka chyba ostateczność. I nie jesteśmy dzisiaj w 77. No więc właśnie, i tak to właśnie wygląda. Jeszcze jedna walka. Jeszcze walka w 75, czujecie, tak. No to co miałem zrobić, to zrobiłem, także jestem z niej zadowolony bardzo. No właśnie, ten pojedynek i w ogóle okoliczności, które towarzyszą tym ostatnim galom, jeśli chodzi o MMA i nie tylko MMA, dość szczególne, dość specyficzne, dość nietypowe, niespotykane. W twojej sytuacji, w twoim przypadku dużo musiałeś gdzieś tam myśleć, kombinować, żeby odpowiednio się przygotować, czy raczej to, co wszystko działo się przy okazji tej pandemii, nie wpłynęło jakoś specjalnie na twoje treningi, na twoje przygotowania? Znaczy, no wiadomo, tam szkoły pozamykane, nie wszystkie sale treningowe działały. Ja natomiast mówię od szkoły podstawowej, jeszcze jestem sportowcem, także dzień, dwa dni bez treningu wytrzymam, a jak już jest taki właśnie dłuższy okres beztreningowy, no to już tak troszeczkę mi to przeszkadza i mam, mówię, nawet takie przyrządy do treningu w domu. Nie będę mówił jakie, żeby tam nie podpowiadać konkurencji, ale naprawdę trening w domu można też bardzo dobrze zrobić. No i się zmęczyć, no także mówię, kiedy były te zakazy wszystkie, to co mogłem, to robiłem. No i powiedzmy, to nie była to forma startowa, ale taka podtrzymująca. Na roztrenowaniu nie byłem. Na roztrenowaniu nie byłeś. Ja zapytam, bo dobrze kojarzę, że twoja żona też jest zapaśniczką? Tak, dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy. Tak właśnie mi się zdawało. To w sumie ona też miała trudny okres, jeśli chodzi o pandemię, więc myślę, że tam może coś wspólnie razem też kombinowaliście, jeśli chodzi o treningi. Znaczy, no nie, na razie nie trenujemy razem. Moja żona jest w 8 miesiącu ciąży, także... A, proszę, to tego nie wiedziałem. Ale się dowiedzieliśmy. Za 2 miesiące mamy rozwiązanie, będzie chłopczyk. O, zapaśnik? No zobaczymy, no, na pewno będziemy chcieli go zapisać na jakiś sport, no, ale mówię, nic nie jest na siłę, bo jak to się mówi, z niewolnika nie ma zawodnika, także jeżeli to mu się spodoba, będzie chciał to robić, to z naszej strony oczywiście jak najbardziej za, no a jeżeli nie, to mówię, nic na siłę. Czyli to tak trochę też własnego doświadczenia, bo jak rozumiem, ty chciałeś to robić, nikt się do tego nie zmuszał. No, czyli jak to było? Nie, no chciałem, nikt mnie nie zmusił, tak. No to bardzo dobrze. W takim razie tu ewentualnie tradycje zostaną podtrzymane. Taka gala, troszkę inna, bo studyjna, bo bez kibiców, bo taka bardzo w innej atmosferze zupełnie. Jak myślisz? Łatwiej? Trudniej będzie dobrze zaprezentować się w klatce? Bo zawodnicy bardzo różnie to oceniają. Jednym się to podoba, inni twierdzą, że brakuje im tego hałasu, tego huku, tego dopingu. Znaczy, myślę, że tak naprawdę to jakie będę miał uczucia naprawdę, to się okaże właśnie jutro, kiedy będę wychodził do tej walki. No dzisiaj ważenie medialne.
no, wrażenia są jakie są. Raz przyjdzie dużo kibiców, raz przyjdzie mniej kibiców. Dzisiaj się odbyło bez. Fajnie byłoby, jakby ktoś krzyknął, że tam dopinguje mnie za mną. Wiadomo, podczas samej gali słyszy się te dopingi, tam krzyczą nazwisko, krzyczą tam pseudonim, jakieś imię, kibice chcą dopingować. Jak to będzie bez kibiców, nie wiem, na pewno lepiej będę słyszał podpowiedzi z narożnika. A mówię, a jak już się będę czuł, wychodząc po prostu do swojej piosenki, nie słysząc publiczności, no nie wiem, zobaczymy, sam jestem tego bardzo ciekaw. A jaka to będzie piosenka? Explosion Radom. Bardzo proszę. No i bardzo. A bo tak w ogóle jeszcze dopytam, no bo o tych kibicach wspomnieliśmy, okolice jakby twoje tutaj gdzieś, no to tym bardziej chyba szkoda, że koledzy nie mogli przyjść. Znaczy no tak, wiadomo, tam wszyscy się dopytywali, że właśnie o fajnie, gala, to co, to już mogą być kibice, tam fajnie przyszli, byśmy przyjechali, złat w bilety, no niestety. No, nie udało się. Przepraszam bardzo, ale to nie jest tam mój, że tak powiem, mój wymysł. Mam nadzieję, że po prostu będą mi kibicować, dopingować mnie przed telewizorem. Ta walka, po pierwsze ta poprawnia troszkę rekordu, no bo tak jak wspomnieliśmy w Babilonie, rekord jest 1-2, o ile się nie mylę, prawda? Tak jest, o tym rozmawialiśmy zresztą. Po pierwsze ta poprawnia rekordu, a po drugie, no właśnie, po to, żeby odnieść zwycięstwo, ale co jeszcze? Co chciałbyś, żeby ta walka tobie udowodniła samemu? Ta kategoria wagowa, to też do sprawdzenia? Znaczy kategoria wagowa, no oczywiście lepiej bym się czuł w limicie powiedzmy do 75 kg, no ale no mówię, nie można cały czas w tych catchweightach walczyć, postanowiłem walczyć w kategorii 77 kg, czy walka na odbudowę, wiesz co, nie powiedziałbym tego w ten sposób, ja nie jestem osobą, która patrzy na rekordy, bo w żaden sposób to nie odzwierciedla umiejętności zawodnika. Kuba też ma rekord 8-6, też jest zbliżony bilans wygranych i przegranych, no a też jest mocnym zawodnikiem. Prawda? Tym bardziej nie mogę też mówić, że jest to walka na odbudowę, bo no nie jest słabym zawodnikiem, skoro walczył w KSW, prawda? Dostał szansę, no co prawda walkę przegrał, ale mówię, szansę dostał, gdzieś tam zauważony. Na co? No ja sobie już udowodniłem walką z Łukaszem Rajewskim, że mogę się bić z dobrymi zawodnikami. W stójce, na dodatek stójkowymi. Tak, w stójce tam. Bardzo dobrze Łukasz pracował, właśnie rozrywał mi ten clinch, tam nie bardzo dawał mi działać w swojej płaszczyźnie. No i mówię, na pewno też ta walka inaczej wyglądała w kategorii do 77, czy tam do 75 kg, prawda? Mówię, umęczyłem się tą wagą i jesteśmy dzisiaj, jutro się bijemy w kategorii do 77 i na ile mogłem się przygotować, na tyle się przygotowałem. To czekamy na tą twoją walkę w takim razie. Niech ona rzeczywiście będzie walką kolejną porywającą na gali Babilonem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.